A teraz przechodzimy, aż mnie zaswęciał nos, przechodzimy do nieco gorszej sytuacji. Słuchajcie, z dobrych wiadomości, dzisiaj rusza moje ciepło, dotacja na pompy ciepła w nowych domach. Czyli nie to, co mamy z termomodernizacji, czyli wymiana źródła starego na źródło nowe, tylko przy nowych domach możemy z tego skorzystać. Ale jest kilka niestety haczyków. Pierwszy haczyk jest taki, że co to znaczy nowy dom? Nowy dom to jest taki, do którego nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie takiego domu. No bo nie wiem, czy wiecie o tym, że jeżeli sobie wybudujemy dom, no to teoretycznie nie możemy w nim zamieszkać do momentu, do kiedy nie odbierzemy tego budynku, bo jeżeli mieszkamy, tak jak to pewnie 80% Polaków robi, w domu, który nie został odebrany, no to tak naprawdę mieszkamy tam nielegalnie. Kto będzie mógł dostać, czyli jakie są jeszcze wymagania dotyczące tego projektu, żeby dostać te pieniążki? Dom musi spełniać, nie może przekraczać 63 kWh na metr kwadratowy za rok. To jest bardzo dobrze ocieplony dom. No może dobrze ocieplony dom, to nie jest taki szałas jak mój, więc a później w kolejnych latach ma być to zmniejszane do 55 kWh i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie domy, które są oddawane do użytku, to są na poziomie 70 kWh na metr kwadratowy. Teraz jeśli chodzi o jaką dotację ogólnie jesteśmy w stanie uzyskać. Są jak zwykle dwie grupy, jeśli chodzi o możliwości, czyli procedura, procentowy udział dotacji z kartą dużej rodziny, czyli jeżeli mamy przywilej dla rodzin wielodzietnych. I teraz tak, przy pompie gruntowej jest to 21 tysięcy złotych i 30% kosztów kwalifikowanych możemy dostać, jeśli chodzi o zwykły, 45% jeśli mamy kartę dużej rodziny. No niestety pompa ciepła, powietrze, woda jest to jedynie 7 tysięcy, czyli maksymalnie 7 tysięcy złotych możemy dostać. No i pompa ciepła, powietrze i to jest właśnie dla mnie zaskoczenie, bo teoretycznie powinno być trochę mniej, albo tu powinno być trochę więcej, no ale jest jak jest. Mamy również 7 tysięcy złotych. Według wyliczeń Glob Energia z tego programu Moje Ciepło, na które przeznaczono 600 milionów złotych, może skorzystać prawie 86 tysięcy inwestycji, no chyba, żeby się okazało, że większość tych inwestycji to będą pompy gruntowe, no to tylko 30 tysięcy inwestycji będzie mogło wziąć w tym udział. To tak to wygląda. Zapraszam Was oczywiście do tego materiału, który załączę Wam tutaj poniżej, a teraz przechodzimy, aż mnie zaswęciał nos, przechodzimy do nieco gorszej sytuacji, a mianowicie zakaz palenia węglem w Warszawie i okolicach wchodzi już niebawem. Wydano zakaz palenia węglem w Warszawie i gminach ościennych. I tak, w Warszawie od 1 października 2023 roku będzie zakaz takiego palenia, a w gminach ościennych będzie to 1 stycznia 2028 roku. Jakie są wyjątki? Wyjątek jest tylko jeden, że jeżeli w tych rejonach będziemy korzystali z pieca, z kotła, przepraszam, ja to zawsze mam problem z tym kotłem, piecem, w obu tych regulacjach wyjątek stanowią kotły spełniające piątą klasę, zainstalowane do 31 listopada 2017 roku i to jest bardzo ważne, czyli do 11 listopada 2017 roku, jeśli był założony kocioł piątej klasy, to będziemy mogli sobie jeszcze nim palić. Lub jeżeli mamy kominek spełniający wymogi ekoprojektu, zainstalowany do 1 czerwca 2022 roku, czyli jeśli jeszcze ktoś ma ochotę mieć kominek w domu, no to powinien się pospieszyć
to będzie mógł sobie taki kominek zainstalować. Powiem wam, ciekawie się nie robi, no bo tak, można sobie pozakazywać, ale kurde, kto będzie za to płacił? Nie wiem. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie. Ja to widzę kiepsko, ale słuchajcie, zmieńmy trochę lokalizację i o tym sobie jeszcze podyskutujemy. No i tak. Kraków już zakazał robić, palić węglem. Warszawa zakazuje w przyszłym roku. Myślę, że inne miasta i wsie polskie również za tym pójdą. I teraz pytanie brzmi, jak to będzie dalej funkcjonowało? Dlatego, że no nie oszukujmy się, no nie wszystkich stać na to, żeby teraz, w tym momencie, w tej sekundzie i na jakieś tam nakazy wymieniać źródło ciepła. Po pierwsze. Po drugie, niektórzy jeszcze palą na przykład drewnem, a drewno według wielu jest bardzo ekologicznym źródłem ogrzewania, a według rządzących no nie do końca. No i teraz pytanie brzmi, kurde, jak to sobie wyobrażają, w jaki sposób chcą to zorganizować, żeby ten przepis nie był po prostu martwy, bo żeby nie było. Ja też nie jestem jakimś tam zwolennikiem palenia czymkolwiek, ale taki na przykład, nie wiem, piec na ekogroszek, jak nawet nie ma piątej klasy. Ja na przykład z takim paliłem wcześniej, zresztą moja mama jeszcze w tej chwili ogrzewa dom ekogroszkiem, piecem z podajnikiem na ekogroszek. No i tam też nie ma jakichś takich sytuacji, żeby to, nie wiem, jak strasznie się dymiło, żeby to jakiś taki, kurde, po prostu moim zdaniem jest to za bardzo zgeneralizowane. A z drugiej strony, tak, Władimir zakręcił kurek, Mateuszek mówi, że gaz mamy, spokojnie, nie ma problemu, nie wiem, chyba będzie z tego strachu sam produkował ten gaz, wiecie w jaki sposób. Nie wiem, nie chcę się mądralować, bo się na tym nie znam. I dlatego też to nie jest jako, ten film nie nagrywam po to, żebyście, nie wiem, posłuchali mnie i powiedzieli, tak, Waldek, dobrze gadasz albo źle gadasz, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby nawiązała się jakaś dyskusja, bo po prostu sam jestem ciekaw, w jaki sposób to będzie działało, czy to w ogóle ma szansę bytu i czy to w ogóle ma jakiekolwiek możliwości, żeby to, no, no żeby to działało, jeśli ma działać, a jeśli nie ma działać, czyli jak zwykle ma być stworzony przepis dla przepisu po to, żeby tylko był stworzony, żeby nie mówili, że tam na wiejskiej nic nie robią, no to spoko, to tam bawmy się dalej i będzie elegancko, tak? No to takie rzeczy chciałem jeszcze tutaj dopowiedzieć. Bardzo jestem ciekawy tej dyskusji w komentarzach, bo wiem, że na pewno się nawiąże. Oho. No pan chyba nie wie, jak się skręca w zakrętach i trochę chciał mi przykasować moją furkę. A co do furki, celowo nagrywam ten materiał z samochodu w tej chwili, bo chciałem sprawdzić, jak to będzie się nagrywało, bo jak jeździłem Insignią, no to było tak, że jednak ta kamera drgała, ona nie ma stabilizacji, a tutaj wydaje się, że chyba będzie troszkę jakby równiej, bo jednak ten silnik się trochę mniej trzęsie. No to takie rzeczy, słuchajcie, życzę wam oczywiście miłego weekendu, bo ten filmik wrzucam przed tym długim weekendem majowym. Bawcie się dobrze, tam grillujcie, kurde, i w ogóle dobrze się tam zachowujcie, nie pić za dużo alkoholu. A w poniedziałek najbliższy nie będzie live'a, no bo jest długi weekend, ja też chcę sobie troszeczkę odpocząć, zresztą też mamy tam trochę prac takich związanych z naszym z naszym biznesem, którym się po prostu zajmujemy, więc w poniedziałek tego live'a nie będzie, a w przyszły poniedziałek bardzo serdecznie was zapraszam na live'a, zresztą jeszcze pewnie w tygodniu powiem, bo będę miał do was kilka próśb i pytań, abyście napisali, ale tutaj na razie nie zgłębiamy tego tematu, dlatego że chcę, żeby to było tak czysto, żebyście wiedzieli, o co chodzi i żeby to wszystko nie rozciągało się nie wiadomo jak w czasie, bo jak się później rozciąga w czasie, to nie każdy wie, jak do tego wrócić i tak dalej, i tak dalej. A żeby nie było, że jestem jakimś słabym obywatelem, to będę ładował samochód z autokonsumpcji, a nie jakieś nocne ładowanie tańszą taryfą. Nie ma. Ładujemy z autokonsumpcji.
Słoneczko świeci. Niech sieć pracuje jak należy. No i dzisiaj to się czysta energia ze słońca. Ale koc wyciąga. A ja biorę się za koszenie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Tak jak już mówiłem, życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. A co do weekendu, powiem Wam, że jak patrzę na pogodę, jakby się nie spierniczyło odpukać w niemalowane, no to może być nawet ciekawy długi weekend. No u nas tutaj powiem szczerze, że jest pięknie.